Trzecie miejsce w 15. konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na szczeblu wojewódzkim zajęli Lidia i Janusz Sarniccy z Domaszowic. Jest to gospodarstwo o profilu produkcji roślinnej. Na powierzchni 187 hektarów państwo Sarniccy uprawiają rzepak, pszenicę, jęczmień oraz kukurydzę. No, w naszym gospodarstwie bezpieczeństwo zależy głównie od tego, iż mamy nowy, bezpieczny park maszynowy, do czego się też przyczyniły dopłaty, dofinansowanie z Unii Europejskiej, z programów, z których korzystaliśmy. Dlatego już pracujemy, większość większych rozwojowych gospodarstw pracuje na nowym sprzęcie, na sprzęcie, który też stanowi mniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Gospodarstwo państwa Sarnickich należy do najlepszych w regionie. Dzięki unijnemu wsparciu i ciężkiej pracy właścicieli jest dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny. Gospodarstwo jest laureatem wojewódzkiego konkursu Agroliga z 2015 roku. Drugie miejsce w 15. wojewódzkim konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jury przyznało gospodarstwu ze wsi Szklary. Jego właścicielem jest Stanisław Chorwat, który na powierzchni 93 hektarów uprawia pszenicę, jęczmień oraz rzepak. O bezpieczeństwo zawsze warto dbać, ponieważ mamy jedno zdrowie, jedno życie i nie ma powtórek tutaj. Dlatego co robimy? Staramy się robić to starannie, żeby to było i ładne, i bezpieczne. To gospodarstwo rolne wyróżnia ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, a także dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, dobrze wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Pierwsze miejsce zdobyło gospodarstwo rodzinne ze Starych Kotkowic. Gospodarują w nim Małgorzata i Ewald Kamrat, Magdalena Kamrat, Semma. Powierzchnia gospodarstwa to 43 hektary. Właściciele zajmują się tylko produkcją roślinną. Uprawiają pszenicę zimą, rzepak oraz buraki cukrowe. Tę zagrodę wyróżnia nowoczesna zabudowa i wyposażenie w wysokiej jakości sprzęt. A podstawa bezpieczeństwa to ład i porządek w polu i zagrodzie. Jak mnie ojciec uczy, organizacja pracy i higiena pracy, bezpieczeństwo to jest podstawa, bo to bez tego na rolnictwie się nie da. To musi być. To dzisiaj, rolnik dzisiaj pracuje z kombajnem, jutro z pługiem. Wiecznie trzeba być przygotowanym do zmiany sprzętu i wszystkiego. Gospodarstwo było już laureatem wielu innych konkursów, w tym Agroligi 2015 na szczeblu regionalnym. To najlepsze bezpieczne gospodarstwo rolne Opolszczyzny. Będzie w tym roku reprezentować nasze województwo w konkursie ogólnokrajowym.